Cześć, witam Was. Z tej strony Maciek. Na portalu musone.com, który założyłem i który prowadzę, poza ogromną już w tej chwili biblioteką kursów wideo z zakresu miksu, masteringu, sound design, a także obsługi najrozmaitszych programów muzycznych, znajdziecie także kilka, myślę, ciekawych pakietów próbek. Wśród nich m.in. pieczołowicie wysamplowane brzmienia TR-808 i TR-909. Do ich stworzenia wykorzystaliśmy najnowszą bitmaszynę Rolanda, czyli TR-8. Test TR-8 wnikliwy znajdziecie na musone.com w postaci wideo, ale tym razem chciałbym Wam pokazać, jak te próbki, które stworzyliśmy, wykorzystać w środowisku Waszego DAW-a. Na początek pokażę to w Ableton Live 9, następnie w Machine 2.0, a na koniec w programie Cubase 7. A zatem rozpoczynam od pobrania próbek na dysk. Kiedy wejdziecie na stronę musone.com, zobaczycie takie zakładki, kursy wideo, warsztaty. Szukacie zakładki darmowe sample i tutaj stąd pobieracie pierwszą właściwie pozycję. Zobaczmy. Oto ona, oto zestawy klubowe. Zapiszę ten zestaw na pulpicie. I za chwilkę zestaw będzie już pobrany, gotowy. Teraz go tutaj rozpakuję w ten sposób. No i teraz mogę już przejść do programowania. Zacznę od programu Live. Nie mogę załadować próbek bezpośrednio tutaj na klipy, więc muszę dodać najpierw folder, w którym te próbki umieściłem. Wybieram więc pulpit. W międzyczasie spróbuję sobie załadować tutaj drum rack. Pulpit już został dołączony, ładuję na pierwszą ścieżkę drum rack. Wchodzę do zakładki pulpitu i teraz z tych zestawów wybieram sobie Pure Kit. I te 11 próbeczek przeciągam na komórki drum racka. Gotowe, zobaczcie. No i mogę przejść do programowania, a więc włączę sobie kwantyzację. Włączę sobie też funkcję akcent, żeby wszystkie uderzenia miały tą samą głośność i programuję. Gotowe, może talerze też dodam. Fajnie i resztę może spróbuję nagrać. Bardzo fajna pętla. A zatem to tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie zestawu w programie Ableton Live. Zobaczmy teraz, jak wygląda to w przypadku Machine. Przechodzę do Machine. W przypadku Machine muszę tutaj wybrać zakładkę Files, aby odnaleźć te pliki na dysku. Są one na pulpicie, więc otwieram katalog Pure 808. No i przyciągam sobie wszystkie te 11 próbek napady do w pierwszej grupie. Gotowe. Znów włączę sobie tutaj kwantyzację. Włączę też funkcję, która pozwoli mi nagrać uderzenie o tej samej głośności. Posłuchajmy. Bardzo fajnie. Czas na werbel. Ja tu mam talerze. I znów resztę spróbuję jakoś nagrać. I gotowe. Mamy nagraną pętlę. No i ostatni przykład. Teraz to samo spróbuję zrobić w sekwenserze Cubase. A więc otwieram sobie sekwenser Cubase. Tworzę w takim razie nowy projekt. Empty. Oto on. Rozpocznę od umieszczenia w instrument tracku pokładowego Groove Agent 1. To taka maszyna perkusyjna. Wirtualny Groovebox. Można też wykorzystać właśnie pady do gry na tym instrumencie. Zobaczcie. Za chwilę to pokażę. Najpierw muszę jednak umieścić te wszystkie próbki w tak zwanym okienku pół. Pure 808 Kit. Gotowe. No i teraz nie mogę niestety ich wszystkich przeciągnąć jednocześnie. O, nie muszę ich otwierać tutaj. Więc muszę zrobić to pojedynczo. To chwilę trwa, ale dosyć szybko. Mamy już tutaj na padach. Zobaczcie. Spróbuję teraz jeszcze raz. MIDI. Bardzo fajna sprawa. Już mogę na niej grać. High tom i tak dalej. Czyli tutaj troszkę przebiega to troszeczkę dłużej. Ale to znów nic naprawdę trudnego. 10, 11 i gotowe. No i mogę przejść do programowania. Mógłbym oczywiście zrobić to w formie MIDI, po prostu na ścieżce. Ale jest na to lepszy sposób. Umieszczę sobie w zakładce MIDI Inserts takie narzędzie, które się nazywa Beat Designer. Służy właśnie programowaniu rytmu. Zresztą zobaczcie sami. Bardzo fajne, intuicyjne. Posłuchajmy.
gdzie tu mamy talerze, tutaj i resztę losowo. Trochę za dużo. A zatem mamy bit zaprogramowany w trzech różnych systemach. W systemie Cubase, w systemie Machine i w Ableton Live. No i to wszystko, co chciałem Wam tym razem pokazać. Jak widzicie, naprawdę nie jest to trudne. Także dzięki i do zobaczenia.